Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w cyklu, czytając świętego Tomasza, porozmawiamy sobie o sposobie, jakim Chrystus znajduje się w Najświętszym Sakramencie. Zapraszam. Omawiamy zagadnienie 76 trzeciej części Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Pierwszy artykuł. Utrum totus Christus continetur sub hoc sacramento. Czy cały Chrystus zawarty jest w tym sakramencie? Otóż oczywiście odpowiedź świętego Tomasza będzie brzmiała tak. A w jaki sposób? Chrystus może być obecny w tym sakramencie dwojako. Z jednej strony mocą samego sakramentu, z drugiej strony niejako prawem współistnienia. O co chodzi? Mocą sakramentu będzie to, co dokładnie jest wyrażone w słowach w formie sakramentalnej, czyli ciało lub krew. To jest ciało moje, to jest krew moja. Natomiast prawem współistnienia będzie obecne w Najświętszym Sakramencie wszystko to, co koniecznie związane jest z ciałem lub krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. A z racji, że Chrystus już jest niezdolny do cierpienia, że Chrystus nie może już dojść w nim do rozdzielenia ciała od krwi, dlatego Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny cały w Najświętszym Sakramencie, właśnie zgodnie z tym prawem, z tą zasadą współistnienia. Artykuł drugi tegoż zagadnienia. Utrum totus Christus continuatur sub utraque specie huius sacramenti. Czy cały Chrystus jest zawarty, jest obecny w obu postaciach tego sakramentu, a więc czy cały Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny zarówno pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Święty Tomasz odpowiada tak, zgodnie właśnie z tym prawem współistnienia. Gdyby jednak, mówi on, apostołowie konsekrowali wtedy, gdy Pan nasz Jezus Chrystus był martwy, gdy Pan nasz Jezus Chrystus spoczywał w grobie, wtedy faktycznie ciało byłoby osobno, a krew byłaby osobno, bo Pan nasz Jezus Chrystus staje się obecny w Najświętszym Sakramencie w takiej postaci, w taki sposób, w jakim żyje, czy jest na tym, czy jest w danym momencie. A więc to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny cały, zarówno pod postacią chleba, jak i pod postacią wina, ale gdyby konsekrowali wtedy, gdy Pan nasz Jezus Chrystus, gdy jego ciało spoczywało w grobie, wtedy osobno by doszło do tej konsekracji. Byłoby z jednej strony ciało Pana Jezusa zjednoczone z bóstwem, z drugiej strony krew Pana Jezusa zjednoczona z jego bóstwem. Trzeci artykuł. Utrum sit totus Christus ob qualibet parte specierum panis vel vini. Czy cały Chrystus zawarty jest, obecny jest w jakiejkolwiek części tych postaci chleba lub wina? Oczywiście święty Tomasz odpowie, że tak. Natomiast dlaczego? Odpowiada on, że Chrystus obecny jest w tych postaciach na sposób substancji, a nie na sposób przypadłości. O co chodzi? Mianowicie przypadłości zajmują jakąś część przestrzeni. Jakaś część przypadłości zajmuje jakąś część przestrzeni. Czyli książka zajmuje jakąś część przestrzeni i gdy jakaś część zostanie odcięta, wtedy ta część książki może zajmować nagle zupełnie inną część przestrzeni, a więc część książki zajmuje część przestrzeni, natomiast inaczej jest w przypadku substancji. Gdy patrzymy na substancję książki, istotę rzeczy książki, książkowatość tejże książki, to jest ona obecna w każdej części tak samo, czyli cała ta książka jest książką i nie można powiedzieć, że bardziej książką jest okładka niż strona 234. Cała książka jest właśnie książką, czyli substancja jest obecna w jakiejś przestrzeni, cała w każdej części. Cała istota książki jest obecna w całej książce. Tak samo Pan nasz Jezus Chrystus, jako że jest obecny na sposób substancji właśnie, na sposób istoty rzeczy, jest obecny cały pod postacią chleba lub też pod postacią wina. Jako pewien obraz, który to ilustruje, święty Tomasz przedstawia rozbite lustro, które wciąż będzie odbijało, każda z rozbitych cząstek będzie odbijała nasz wizerunek tak samo. Artykuł czwarty.
Utrumtota quantitas dimensiva corporis Christi sint in hoc sacramento. Tutaj przetłumaczenie tego określenia quantitas dimensiva wcale nie jest takie proste. Czy, powiedzmy w ten sposób, czy cały rozmiar Chrystusa również jest w tym sakramencie, czyli pewna przypadłość, rozmiar, ta ilość przestrzeni, która jest zajmowana przez jaką substancję, czy rozmiar, pewna jedna z przypadłości. A propos substancji i przypadłości, odsyłam tutaj do poprzedniego materiału, który wyjaśnia, w którym wyjaśniam, co to dokładnie jest. A więc, czy rozmiary Chrystusa również są w tym sakramencie? Tak, odpowiada święty Tomasz, zgodnie z tym prawem współistnienia, czyli przypadłości również są obecne razem z całą substancją, ale na sposób substancji. Nie na swój właściwy sposób, ale na sposób substancji, czyli są obecne całe w każdej części zajmowanej przestrzeni. Na sposób substancji, tak jak książkowatość, istota książki jest w całej książce w sposób dokładnie ten sam. Artykuł 5. Utrum corpus Christi sit in hoc sacramento sicut in loco. Czy ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa jest w tym sakramencie jakoby w miejscu? Święty Tomasz odpowiada, że nie. Dlaczegoż nie? Otóż Pan nasz Jezus Chrystus nie jest obecny w Najświętszym Sakramencie na sposób przypadłości, a więc jakaś część Jego nie zajmuje części przestrzeni, tylko cała Jego istota, cała Jego substancja zajmuje całą tą przestrzeń i każdą jej część, tak jak istota książki jest w każdej części książki. Jednak jest on obecny na sposób substancji, a więc nie jest obecny jakoby w jakimś miejscu na sposób przypadłości, ale w jakimś sensie tak, na sposób substancji. Mianowicie, znowu, całość w całości. Całość w całości. Cały Chrystus w całej tej przestrzeni i w każdej części tej przestrzeni, a więc również jego przypadłości będą obecne prawem współistnienia na sposób substancji. Myślę, że mogą być te rzeczy troszeczkę trudniejsze niż te poprzednie katechezy. Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcam do pisania ich w komentarzach. Dalej, artykuł 6. Otum corpus Christi sit mobiliter in hoc sacramento. Czy ciało Chrystusowe jest zdolne do poruszania się, do ruchu w tym sakramencie? Otóż święty Tomasz odpowiada, że w samym sobie nie. Nie jest on bowiem na sposób przypadłości w danym miejscu, tak jak są przypadłości, a to właśnie one mogą być poruszane. To właśnie ten rozmiar książki, to, że zajmuje ona to, a nie inne miejsce, umożliwia, że można ją w sposób dosyć prosty przenieść. Jest ona dzięki temu mobilna, natomiast substancja zasadniczo nie jest osiągalna zmysłowo, także Chrystus nie może być poruszany w sposób bezpośredni, natomiast może być poruszany, może dojść do zmiany położenia per accidens, niejako przy okazji, niejako w sposób pośredni, z racji, że możemy poruszyć te przypadłości, które jeszcze dostrzegamy, czyli właśnie postacie chleba i wina, a z racji, że Chrystus jest obecny w nich na sposób substancji, a więc również i On będzie w ten sposób przeniesiony, a więc nie bezpośrednio, ale jak odpowiada święty Tomasz, per accidens, niejako przy okazji, czy niejako nie bezpośrednio, tylko pośrednio. Artykuł 7. Utrum corpus Christi prout est in hoc sacramento posit videri ab aliquo oculos altem glorificato. Czy ciało Chrystusowe, gdy jest w tym sakramencie, może zostać dostrzeżone przez kogoś, chociażby przez oko człowieka, który już jest w niebie? Święty Tomasz odpowiada, że przez zmysły nie jest to możliwe. Nawet przez zmysły tych, którzy już są w niebie, przez to oko chwalebne, które już doświadczyło przemienienia, które już jest w tym ciele zmartwychwstałym, nawet ci, którzy są w niebie, nie dostrzegą Chrystusa swoimi zmysłami w Eucharystii, natomiast jest on dostrzegalny poprzez światło rozumu, dla nas poprzez wiarę, a dla tych zbawionych w niebie poprzez wizję uszczęśliwiającą, którzy oni już cały czas rozumem poznają Pana Boga i będą poznawali również rozumem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga w Najświętszym Sakramencie. Jednak będzie to poznanie rozumowe, a nie na poziomie zmysłów. Artykuł 8. I ostatni już w tym zagadnieniu.
Utrum quam don hoc sacramenta apparet, miraculose caro vel puer sit ibi vere corpus Christi. Dosyć ciekawe zagadnienie. Czy gdy w tym sakramencie ukaże się ciało lub dzieciątko Jezus, czyli gdy dochodzi do pewnego cudu eucharystycznego, czy wtedy wciąż pozostaje tam rzeczywista obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa? A więc, gdy jest to tylko wizja, odpowiada święty Tomasz, wtedy oczywiście pod postaciami chleba i wina pozostaje wciąż obecny Pan nasz Jezus Chrystus. Natomiast, gdy dojdzie do faktycznej zmiany, gdy postacie przestaną istnieć, a pojawi się coś innego na ich miejsce, to uwaga, wtedy rzeczywista obecność Pana Jezusa mija. Dlatego, że jest ona związana właśnie z tymi konkretnymi przypadłościami, właśnie z postacią chleba i wina, a więc nie może być rzeczywistej obecności bez tych przypadłości. Jeśli one przeminą, to ciało, które czasami się zdarza, że pojawia się na ołtarzu właśnie ciało zamiast hostii, wtedy to ciało nie jest już tym prawdziwym ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Został dokonany pewien cud, który ma umocnić naszą wiarę, jednak to nie jest ciało Chrystusowe. Jego ciała już nie można w tej chwili podzielić, nie może już część jego ciała znaleźć się na ołtarzu. On może być tylko obecny właśnie jako niejako jako substancja poprzez swoją substancję pod postaciami chleba, natomiast nie można podzielić jego ciała i umieścić na ołtarzu, stąd jest to tylko, można powiedzieć, niejako kopia ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, która zostaje w sposób cudowny, w ten sposób, na ołtarzu uczyniona. Tyle jeśli chodzi o zagadnienie 76. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.